chciałem zapytać Pana o sztuczną inteligencję. Czy jest możliwe, żebyśmy my, używając mózgu, stworzyli idealny model, który by odzwierciedlał zachowanie i funkcjonowanie mózgu? Chyba nie, ale dlatego my możemy zrobić sztuczną inteligencję znacznie nawet lepszą, sprawniejszą od naszej inteligencji, tej inteligencji poznawczej, inteligencji dyskursywnej. Natomiast kompletnie nie wiemy, jak podejść do sztucznej emocjonalności, a mózg to jest tak samo emocjonalność, a nie tylko rzeczy poznawcze. Jak się mniej więcej przypuszcza, to jest szacunek, to jest, że około 70% naszych zachowań wynika z naszej emocjonalności, a tylko reszta to jest na przykład w momencie, kiedy my poznajemy jakąś osobę, to moje pierwsze wrażenie, jakie widzę, to fajny facet, fajna dziewczyna. Potem ja tutaj racjonalizuję, ale to pierwsze wrażenie, które jest zdobyte emocjonalnie, a nie przez racjonalizację, jest bardzo trwałe i jest dość trudne do zmiany. Otóż jeżeli, ja teraz byłem też na takim kongresie lemologicznym we Wrocławiu, bardzo interesującym, no to właśnie widzimy sobie, jeżeli nagle gdzieś przychodzi sztuczna emocjonalność, to jest katastrofa. To właśnie był jedno z pierwszych opowiadań Lema, to był przyjaciel, gdzie nagle był komputer, który po prostu nie chciał za dużo pracować i znalazł sobie przyjaciela, takiego, który to chyba z powód Saldebarana, bo w jednym z pierwszych tomików, którego właśnie namawiał, żeby właśnie zniszczyć coś tam, żeby on przypadnie i był na to wykluczony. Ale my pamiętam, co Odysei 2002, Hall zwariował, komputer zwariował, na to by się robić śmierci, prawda? Czy miał znowu emocjonalność. Ja po prostu sądzę, że my nie jesteśmy na latarze. Nikt nie wie, do czego jesteśmy zdolni. Także tutaj lepiej nie mówić, ale w każdym razie zupełnie nie wiemy, jak podejść do sztucznej inteligencji, do sztucznej emocjonalności, bo mnóstwo tych inteligencja to jest takie w ogóle, mówi się o inteligencji wielorakiej, prawda? Mówi się, jest inteligencja na przykład estetyczna, prawda? No jak komputer odróżnić, co jest piękne, co jest brzydkie, prawda? Zwłaszcza kiedy u człowieka to już jest subiektywne, prawda? No to komputer by sprawdzał, czy są złote podziały, czy nie, takich złotych podziałów, to może być obrzydliwstwo, prawda? Także to też nie można. No jest ta biointeligencja, prawda? Jako inteligencja to ekologiczna. To jest, że nam na przykład większość jest smutno, na przykład jak widzicie, że się wycina drzewo czy lasy, albo że gdzieś się morduje delfiny, albo że się dręczy zwierzęta. To mam ten rodzaj inteligencji. Mamy inteligencję zdrowotną, no, to znaczy potrafimy rozpoznać pewne objawy, że coś jest nie tak i na tyle mamy jeszcze inteligencję, że wiemy potem o pomoc do lekarza albo gdzieś tam. Także ja sądzę, ja się zastanawiałem, drogą do rozwiązania tego, jedyną jaką widzę, że teoretycznie była możliwa, to byłoby spróbowanie zrobić taki interfejs, pomiędzy mózgiem a komputerem. Otóż już na razie takie interfejsy na razie mamy na tyle, że my potrafimy na przykład myślą sterować kursorem na ekranie komputera. Jeżeli to potrafimy robić, to znaczy to już są osoby tetraplegicy, już mogą sobie właściwie zapewnić jakie takie życie. Mogą regulować temperaturę, oświetlenie pokoju, ułożenie łóżka, ale mogą to tam przeglądać pocztę elektroniczną, czytać gazety, prawda, i tak dalej. Czyli teoretycznie to możemy zrobić. Dalszy skrok, czy możemy zrobić taki interfejs, żebyśmy mogli jakby bezpośrednio wejść naszym mózgiem do zasobów pamięci komputera. No, gdyby tak było, to byłoby fantastyczne, bo wtedy gdy to było proste, bo nie musiałbym się, prawda, męczyć, prawda, przez cały skomplikowany ten, tylko prawda, od razu bym coś miał. Dalsza możliwość, wtedy, gdyby się tak szło w fantazy, to byłoby, że teraz ten komputer, tylko w obwodach komputerze, ten komputer tak samo szczytał nasze reakcje, nasze, no bo wiesz, to robi ten komputer, który, dzięki któremu my ruszamy kursorem, ruszamy tym kursorem dlatego, że komputer szczytuje nasze reakcje, I potem motoryczny, a potem na zasadzie biofeedbacku, prawda, on rzeczywiście, prawda, ma uczyć się. Czasami niekoniecznie na zasadzie biofeedbacku, czasami to jest tylko zwykłe zrozumienie algorytmu. Także gdyby się nam to udało tak przełożyć do komputera
komórek mógł szczytać i funkcjonalizować zasoby naszego mózgu, co wydaje mi się w tej chwili bardzo dalekie od prawdopodobieństwa, ale mnóstwo rzeczy jest nieprawdopodobnych. Jak chociażby to, że taka jest to, jak człowiek istnieje, prawda, chociaż teoretycznie absolutnie nie powinien z punktu widzenia. Każdy normalny fizyk, biorąc tak skomplikowany układ, nie może powstać w żaden sposób. Także to mogłaby być jakaś możliwość, prawda? No więc, ale to oczywiście jest sprawa no właśnie sci-fi, tylko ja uważam, że sci-fi niesłychanie rozwija nasz mózg i wobec tego dlaczego się w to sci-fi nie zanurzyć. Także to bym widział. Raczej to, że przelejemy nasze możliwości do komputera, a nie stworzymy sztucznie takiego androida, który miałby cechy ludzkie. No bo właśnie w tych cechach ludzkich te wszystkie historie emocjonalne, a pan musi pamiętać jeszcze jedną rzecz, że przy naszych tyraniach to jest komputerem, bo wiesz, my na przykład właśnie nie wiemy, dlaczego się zachowujemy tak, jak się zachowujemy. Bardzo często nasze zachowania, my oczywiście mówimy, że wiemy, ale bo absolutnie nie musi być prawda. Były takie fajne doświadczenia, właśnie z sugestią posthipnotyczną, też że Freud robił, prawda, że nie wiem, człowiekowi się w czasie hipnozy mówiło, że jak usłyszał parasol, to ma się schylić do ziemi, prawda? I w porządku. Rzeczywiście potem człowiek się budzał tego, szedł, usłyszał parasol, się schylił do ziemi, zawsze dawał odpowiedź, leczył się, coś do buta mi się przyczepiło, coś leżało na podłodze, zasadziłem je, kostka, zawsze szybko prawie, on wiedział, wydawało się, że wie, dlaczego się schylił. On nie wiedział, on się schylił dlatego, bo dostał taki rozkaz, prawda? A więc w naszym mózgu jest mnóstwo rzeczy, które na przykład nie jest sztuczna inteligencja, nawet jest mnóstwo rzeczy, które pamiętamy i nie potrafimy zwerbalizować, prawda? Ja rozmawiałem kiedyś z profesorem Stróżeckim, prawda? No bo to, no, jesteś filozof, ale przecież no, ja tych rzeczy nie należy słowami. Jak to ja nie? No to powiedz mi słowami, jak utrzymać równowagę, jak się idzie na rowerze? Nie da się. Trzeba się nauczyć metodą próby błędów, prawda? Mam pewne rzeczy, jest pamięć i my wiemy, że jest cała taka zajęta pamięci implicite, która po prostu się nie nadaje do werbalizacji. Nikt z nas nie wie, dlaczego, jak mówi, prawda? My mówimy, uczyliśmy tego przez dobrych parę lat metodą próby błędów jako dzieci. Mówimy, ale właściwie nie wiemy, prawda? A więc jak mamy takie ograniczenia, czy nam się teraz cokolwiek uda zrobić z komputerem, ale dziwne rzeczy się dzieją, prawda? I pewne rzeczy, które dały się absolutnymi cudami 300 lat temu, w tej chwili są tak naturalne, że może coś takiego będzie sztuczne. Tylko to będą dość odległe czasy i to mi właśnie powiem taką historię, że my bardzo często tak nam się zakładamy jednak w pewnym stopniu naszą nieśmiertelność i to jest jak taka na wykładzie takim popularnym z astronomii i po wykładzie jakaś pani mówi takim profesorze, no, jak to panie profesorze, to pan mówi, że słońce zgaśnie za 3 miliony lat? Nie, proszę pani, za 3 miliardy. Ach, to chwała Bogu.